Wy się nie nadajecie! Nie, nie mam pytań! Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, ostatni odcinek, gdzie zaprosiłem youtuberów, którzy przechodzili moją mapkę Labirynt. Bardzo wam się spodobał, zostawiliście pod tamtym filmem ponad 10 tysięcy łapek, więc to jest dla mnie wyraźny znak, że musimy nagrywać tego więcej. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zaprosiłem kolejnych youtuberów, za chwileczkę ich poznacie, ale na samym początku teraz strzel 10 tysięcy razy łapeczkę w górę, a ja stworzę kolejną mapkę i zaproszę kolejnych youtuberów. W sumie napiszcie teraz w komentarzu, jakich youtuberów chcielibyście zobaczyć w mojej serii. Ale zanim sprawdzimy, który z youtuberów okaże się dzisiaj najlepszy i wygra dzisiejszy odcinek, chciałem wam coś bardzo ciekawego ogłosić. Jak dobrze wiecie, jak co miesiąc sieć Play organizuje akcję fanartową na swoim Instagramie. Natomiast w listopadzie będzie edycja specjalna. I teraz, moi drodzy, się skupcie. Uwaga, uwaga! Sieć Play podjęła współpracę z CD Projekt Red. Więc w następnych tygodniach możecie się spodziewać wielu, ale to naprawdę wielu niespodzianek. W związku z premierą gry Cyberpunk 2077 sieć Play przygotowała wiele aktywacji dla swoich fanów oraz klientów. I jedną z nich jest właśnie akcja fanartowa w klimacie Cyberpunka. Tym razem zwycięska praca zostanie naprawdę mocno nagrodzona, ponieważ zostanie namalowana jako mural w Warszawie i będzie tam widniała przez cały grudzień. Więc nagroda, moi drodzy, jest naprawdę kusząca. A teraz wam, moi drodzy, powiem, jak wygląda zadanie konkursowe. Wyobraź sobie, że jest rok 2077, a ty mieszkasz w Night City. Zaprojektuj grafikę, na której pokaże świat Cyberpunk 2077 i wkomponuj w nią elementy charakterystyczne dla marki Play. Bardzo ważne jest to, żeby praca została wykonana techniką cyfrową, bo bez tego niestety wykonawca nie będzie mógł przenieść waszej pracy na ścianę. Jeżeli już wykonacie swoją pracę, no to dodajcie ją na swojego Instagrama i oznaczcie w ten sposób. Małpa Play Polska oraz hashtag PlayCyberpunk 2077. Konkurs startuje 6 listopada i kończy się 23 listopada o godzinie 17, więc tak naprawdę macie sporo czasu. Nie zapomnijcie też sprawdzać swojej skrzynki odbiorczej na Instagramie, ponieważ sieć Play będzie się ze zwycięzcami kontaktować właśnie w ten sposób. Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem konkursu, tam macie wszystko dokładnie opisane, jak powinna wyglądać praca. Link do regulaminu oczywiście znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu oraz na profilu Play Polska na Instagramie. Ja oczywiście za wszystkich mocno trzymam kciuki, a teraz, moi drodzy, przejdźmy do drugiej części odcinka i przedstawię wam dzisiejszych Jupiterów, którzy będą walczyli o 100 zł PSC dla swoich widzów. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Citrox, Damian oraz JJ-ka. Siemaneczko. Siemanko, siemanko, siemanko. Normalnie, normalnie elita śmietanka polskiego Brawl Starsa. I dzisiaj, moi drodzy, w sumie tak wesoło nie będzie. Będziecie musieli się zmierzyć z moim labiryntem, a później przygotowałem dla was jeszcze jedną mapkę, która polega na tym, że będziecie skakać przez płotki dynamajkiem. Dokładnie. Okej, okay. Dobra, dobra. Jeżeli ktoś z was oglądał ostatni odcinek, gdzie Rogalik z Szakiem i z Pandą przechodzili mój labirynt, to spokojnie, nie martwcie się, mapa została zmieniona. Jak ktoś zapamiętał na pamięć mapę, no to ja jest uczyłem, inna. Ja się na pamięć uczyłem, o Jezu, no nie. Ale widzisz? Okej, okay, to co? To może na początku jeszcze wam powiem, na czym polega pierwsza runda. Pierwsza runda polega na tym, że się nie atakujecie, tylko biegniecie. Kto pierwszy dobiegnie do środka mapy, wygrywa. Nie wolno przeskakiwać przez ściany. Kumamy? Okay. O co chodzi? Okay. Kumamy. Więc zastanówcie się, jaką postać chcecie wybrać. Ja bym polecał jakąś postać, która szybko biega, nie? O nie, co to jest za mapa jest? Czekaj. To jest mapka Labirynt. Okay. Wy biegniecie, okay. Ja sobie tu będę przeskakiwał i będę patrzał, dobra, kto pierwszy dobiega. A ja mogę atakować bez zabijania, czy też nie mogę? Nie, nie wolno nabijać, okay, ulcików, nie wolno, nie wolno. Nie, gorzej. Jak jestem wolny, co jest grane? Czemu jestem taki wolny? Nie mam pojęcia, jaką postać wzięliście? Powiedzcie mi tutaj. Bibi. Ja Max. JJ-ka. Ja wziąłem Bibi. Bibi, okej. Okay. A nikt z was nie wziął Mortisa? No nie ma Mortisa, właśnie. A ja chciałem Mortisa. O, siema, Sitek. Ślepa uliczka. Nie mam pojęcia, ja się nie znam. Nikt tego nie wie. Ja cię widzę ogólnie, Farel. No już mnie nie widzisz, ja uciekam. Ja tu po prostu patrzę, kto pierwszy dobiega. Ja oszukiwałem na WF. Ale że tu jest ślepa uliczka. Tutaj też jest ślepa, o to chodzi. O nie. Jak tam weź? Ja się nie znam, ja tego nie budowałem. To mi się przyśniło i samo powstało. Dobra, ja się cofam w ogóle. Ja też się cofam mega. Chciałem tylko podkreślić, że strefa się zamyka, nie? No właśnie, co jak nikt nie rady? Co jak nikt nie rady? A mi się wydaje, że trzeba tutaj to rozwalić. Nie, 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 ja to nie idę, tam zginę. Burza mózgu, burza mózgu. Pójdziemy razem. Nie, tam jest ślepa uliczka. Na pewno? No zobacz. Ale może JJ-ka daje fake info, kto wie? No właśnie, może fejkuje. No zobacz! O nie, jest ślepa, dobra. Bye, bye. Nie, najgorzej.
Ej, ale my też tu nic nie zrobimy, nie? Bo ja tam już siadłem. O nie. Nie, no tam się nie da, już trzeba by było tamtędy w ogóle przejść, ale tam zginiemy. Halo, no i co? Troll na YouTube. No i padłam. No i Damian wygrał, tak czy nie? Damian, czy żyjesz jeszcze? No stoję sobie tutaj. Damian jeszcze żyje, ale... robicie dodatkową rundę, bo nikomu z was się nie udało dobiec. Musicie nie da nic zrobić w tym momencie. Droga jest! Ja powiem wam, że droga jest, nie? Tylko że trzeba ją odnaleźć. Jeszcze raz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, oto runda numer dwa. Pamiętajcie, nie, że... zmienić postać! Ja chciałem zmienić na Mortisa, znowu tak nie zmieniłem. Dobrze, na Mortisa. Pamiętajcie, że ze sobą rywalizujecie, nie? Możecie się dogadywać, którędy droga, ale wiecie, trzeba rywalizować. No i na początku myślę, że możemy trochę współpracować. To ja myślę, że możemy iść do góry. Ja idę do góry, no ewidentnie idę do góry. Tak? Dobra. Tak, JJ, tam chyba nie... Tam nie ma przejścia chyba. Znaczy idź, JJ, tam jest przejście. No. Ja idę tędy. To ja, przepraszam. To tylko pijany Dynamic leci. No zobacz, tak się co jest grane? Jak? No właśnie też nie wiem, o co chodzi. Nie, Farrell JJ oszukuje jakoś. Nie wiem, jaka no przyjdzie. JJ fake info wam sprzedaje cały czas, tak? Fake info, tak. Przechodzi przez ścianę, jak nie wiem. Ej, czekaj. Jeszcze mam wrażenie, że to już jest blisko bardzo. Tak. Nie wiem, gdzie wy jesteście, z prawej strony. Ja z JJ-ką walczę. Jestem szybszy. No, ganiają się. Dobra, gdzie iść? Ej, dobra, on poszedł tam, ja chyba źle poszłam. Oj tak. Nie jesteś? Tam... Nie! Tam są boksy! Nie! Przejdę to! Czy nie? To wygra? Nie wygra. Nie. JJ-ka to wygra, no nie! Znowa! Wygrywasz JJ czy nie? No chyba tak, nie wiem, bo na razie rozwalam czaszki. JJ-ka na razie rozwala czaszki. Ja próbuję do niego dogonić. Idzie z Citek? Ale nie wiem. Ja o kurde! Lewo, wiesz? Ej, lewo idź stąd! Ja się rozwaliłam, tak? Łatwo z wami! Ale że Citrox was tutaj wyprzedził? Łatwo. Damian JJ-ka? Jak on to zrobił? Poleciał w lewo, on poszedł w lewo? No nie! Także Citrox pierwszy, tak jest! Citroxik dwa punkty! Koniec, no jest rip. Okej. Chociaż może jeszcze. No dawajcie, jestem mega ciekawy, kto będzie drugi. I zdobędzie jeden punkt, uwaga! JJ-ka! No dawaj! Dobra. Jestem! Okej, okay. Udało wam się pokonać labirynt. Nie był za łatwy, co? Nie. Dobra, teraz możecie się wyjaśnić na szybko. No pewnie, dzięki. Super sędzia z ciebie. Damian? JJ-ka? No, dobra, nice! Moje sędzia, zwycięstwo. Dobra, to teraz, moi drodzy, skupcie się. Możecie wybierać, jaką chcecie postać, żeby dojść jak najszybciej na środek. I możecie też ze sobą walczyć. To jest taki igrzyska śmierci. Tu już jest zadyma totalna. Tejże są już na Damiana, czy nie? Aha, a jak? Ale że Damian wziął... Co to jest? Co? Yes! Ja przeskoczyłem! Dobra, Damianek! Sorki. Na patencie, na patencie. Nie chciałem się uderzyć. Nie! Dobra, JJ-ka 0. Ale prawie go pokonałam, no ale był szybszy. Blisko było, dobra. A ja myślę, że zmienić, kogo ma ten Citrox, kogo on wziął wtedy? No, kogo wziąłem? Wow, jaki jump! Tu jest Farelski, no. To ja, tak. Citek, nie powiem ci, kogo wziął, bo nie wiesz. Jest sprawdzą, kto pierwszy dojdzie do środka. Aha! Kto pierwszy do środka dojdzie, tak! Wow! Damian źle przeskoczył, patrz! Nie, Citek! Dwa punkty, Damian jeden! Damian, ale to zmarszczyłeś masakra. Strasznie! Ja byłem pewny, że my się mamy bić, nie? Mam iść na środek i sobie tak stoję totalnie na chilezę obok Farela. Sobie latam tak w szaczkach. Ja myślałem, że wszyscy weźmiecie postacie, które przeskakują, żeby jak najszybciej na środek. No ja wziąłem, blok był mega dobry. I nie będzie walki, no. Atakuje i dobrze skacze, nie? Słuchajcie, to jest bardzo fajna mapka. Osoba, która pierwsza zdobędzie Power Cubesa, Power Cubes jest na samym końcu tej ścieżki. Wy musicie pójść do swoich boksów. To na przykład ale Damian. Ale Halo na raz bacz. A, okej, okay, do boksów. Tak. Nie rzucamy w siebie, tylko rzucamy pod siebie. I tak o, musicie na początku rozwalić czaszki. Jeżeli rozwalicie czaszkę, to wtedy możecie przeskoczyć, bo to jest taka blokada jakby, nie? Aha, dobra. No to co mogę więcej powiedzieć? Let's go! Lecicie! Kto pierwszy przeskoczy? No nie! Nie! Ej,
Czekaj! Ale że Citrek przeleciał na drugą stronę! No czemu ja nie podskakuję? Dobra. Nie mam pytań. Okej, okay, ale że Damian wskakuje do jego korytka? Wyjazd ode mnie. Wy się nie nadajecie. O nie. Damian. Nie, no ja nie mam pytań. Ale mnie wyrzucało samo do prawej cały czas. No to wracaj tam, damy sobie poradę. Do swojego korytka już. O nie. Ale że Sitek idzie dobrze? Pa. Odejdź stąd, Damian. O, dobra. Ja w ogóle nie widziałam tego Star Powera, który przeskakuje. Dobra. Citrox wygrał. Słuchajcie, jeszcze raz. Dobra. Polecam rzucać tak w linii nie, prostej nie do lewej, nie? Tak, żeby był tak jakby kąt prosty. Wtedy przeskakujecie proste. Dżdżejka, weź Star Power, który możesz przeskoczyć. Dżdżejka w ogóle bez Star Powera chciała skakać. Ja właśnie widziałem. Niesamowite. To była rozgrzewka. Poznaliście chociaż mapę, nie? Jak rozgrzewka? Jak wygrałem tę rozgrzewkę, to rozgrzewka. Citrox, powiem tak. W ogólnym rozrachunku ty masz 4 punkty, oni po jednym. Daj im jeszcze pory, co? Dobra. O Boziu. No to let's go. Piękne to było. O mamuniu. Yeah. Raz, dobra. Dwa, trzy, go. Lecicie Dynamike'i, go. Okej, okay, czyli Jake'a przeskoczyła, wow. Nice. Ja też będę sobie przeskakiwał. Hop. Damian! Ale Damian, masz... Ej, nie rzucaj mnie go! Wracaj do siebie! Nie, zabił mnie, dobra, nieważne. O nie. Citrox! Czekaj, JJ, ja wrócę, czekaj. O, dobra. JJ-ka przeskoczyła. Nie no, JJ-ka, cofnij się, co ty robisz? Ja wrócę do siebie. No Damian, nie ma ulta! No jak co robię? Ja gram. Jest ciężko. Jest wysoko. Oj, przepraszam. Jest wysoko. Ale że JJ-ka ma dobrą taktykę, rozwala czaszki. I za siebie. Dobrze idzie, Citek jest w tyle. Ja jestem w tyle teraz. Damian wskoczył do JJ-ki znowu. Zabijasz go! Zabijamy go! Dyskwalifikacja! Dobra, idzie JJ-ka na ostatnie prostej, biegniesz teraz! Dalej! Power Cubesa musisz zebrać! Kto pierwszy Power Cubesa zbierze? Jakie Power Cubesy? No na końcu są! Na końcu są Power Cubesy do zebrania! No i dawaj Citek! Dobra, mam! Wygrałam! Tak, JJ-ka wygrywa! Także brawo! Sorry Damian, ale oszukiwałem cię, musiałem cię pokazać. To co? Okej, reasumując. Ta runda była ostateczna, tak? Więc tak. Aha. Damian 0. Citrox 1, JJ-ka 2. W ogólnym rozrachunku, w dzisiejszym odcinku wygrywa Karol, zdobywając 5 punktów, JJ-ka 3 punkty, Damian 1. Chcecie jeszcze jedną? Przez płotki se walnąć? Rekreacyjnie? Nie, już nogi balą. No dobra. W takim razie mamy zwycięzców. Moi drodzy, także to było tyle dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, wbijajcie do Citroxa oraz Damiana i JJ-ki, link do ich kanałów macie w opisie. Citrox, wygrywasz 100 zł PSC na rozdanie dla swoich widzów w następnym odcinku, więc jak Citrox doda jakiś odcinek, to wbijajcie i mówcie oddawaj 100 zł chamie. O. Dobra. Oddawaj moje 100 baniek. Pilnujcie mnie, dokładnie. Okej, to co, dziękuję wam za udział w dzisiejszym odcinku. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Dzięki. Nara. Nara.